Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w pierwszym odcinku z Minecraft Legends. Minecraft Legends to jest, jakby to powiedzieć, taki serwer w zasadzie z modami PvP. Powiem wam, że bardzo się napracowali przy jego tworzeniu. No i myślałem tak, że dzisiaj wam coś pokażę z niego. Także słuchajcie, zaczniemy. Do wyboru mamy tutaj dwa serwery, wiadomo. I tak, powiem wam, że serwer nie cieszy się popularnością tak wielką, na jaką zasługuje. Jest on zrobiony naprawdę świetnie i naprawdę dopracowany pod niemal każdym względem. Jak już sami widzicie, mamy tutaj zamiast zwykłych takich serduszek i tych mamy staminę oraz mamy tutaj chapca pokazanego. Także jest dograny smart moving, także możemy się czołgać. W ogóle jeden fail, jak będziecie robić konto, to uważajcie. Podajcie sobie tak duże litery jak macie. Ja podaję z masło z małych liter i kuźwa nie wczytuje mi skina. GGGJ. Nie wiem na razie jak sobie poradzić z tym problemem. Być może będę musiał tam zagadać w zasadzie tutaj do chłopaków z supportu. No tutaj jest jakieś budowle, ale to nie jest istotne. Spróbujmy sobie zacząć może 2 na 2. Dwie osoby w kolejce, tak. Na tabie tutaj mamy pokazane... tak, ale tutaj będziemy mieli jeszcze drużyny pokazane. Widzicie tutaj w lewym górnym rogu mamy pokazane liczbę osób w kolejce do areny. Także zobaczymy co to będzie. Myślę, że będzie całkiem spoko. Generalnie powiem wam, że troszeczkę jest inna mechanika bicia niż na normalnych serwerach PvP. Powiem wam, że ja jak normalnie na PvP to nie jestem taki zły, to tutaj mam troszeczkę z tym problemy. No zresztą sami zobaczycie. Dobra, jest, doczepiło nas do jakiegoś teamu. Jesteśmy z Gigabajtem, x Gigabajt. O tak, tam są nasi enemy, dobra. Więc zaraz ich tam spróbujemy rozpierdzielić. O, a nie, to nasz, kurde. Madafukas. Mada. Gień! Pyć! Teamwork OP! Pyć! O kuźwa, ile on ma HP, dobra. Zabiłem go! No i jak widzicie, rozgrywka jest całkiem zacna, milordy. I powiem wam tyle, że naprawdę warto. Jeżeli macie chwilę czasu, chcę wam się ściągnąć, naprawdę gorąco polecam. Tam jest troszeczkę wiksacji ze zrobieniem konta, ale myślę, że zrobię może jakiś filmik, poradnik, bo nie widziałem jeszcze z tej edycji, żeby ktoś coś w ten design robił, więc po prostu spróbuję tutaj wykręcić jakiś fajny poradnik. Myślę, że wam się też przyda. Oj, coś nas cisną. Widzę, że zabili tego mojego ziomka. No ja też padłem. GG. Tak, są dostępne również punkty Elo. Podobnie jak w waszym LOLO. Tak samo jak w LOLu, nie ma tutaj żadnych dywizji, żebyście zaraz mi tutaj nie zaczęli dywagować na ten temat. Ale naprawdę jest bardzo fajnie. Bardzo fajna atmosfera. Przynajmniej mi się podoba, a to mi się nie zdarza za bardzo. Może wiecie z doświadczenia już, ale... O, być! Być! No nie no, first blood! O, widzicie, właśnie o tej mechanice mówię. Jest jakaś taka dziwna, nie jest tak jak na normalnym Minecrafcie, że jak skaczesz, to walisz kryty. Trochę to jest dziwne. No nie wiem, nie ja to wymyślałem, nie ja to projektowałem. Po prostu jest troszeczkę inaczej, trzeba się do tego przyzwyczaić. Tyle powiem. Dobra, możemy sobie jeszcze raz zrobić PvP 2. Tak, tylko że, kurczę, właśnie to jest trochę problem, bo jak dzisiaj jest 6 osób, na przykład wczoraj było tak gdzieś koło 25 i no i to jest troszeczkę dziwne jak dla mnie, bo naprawdę serwer kuźwa dopracowany w Hugo, a jest jak jest. Słyszycie, nawet muzyka jest, są traki. Znaczy, szczerze mówiąc, jeszcze tak po serwerze ogólnie nie biegałem. Nie patrzyłem, co tu się dzieje. Nie rozglądałem się za bardzo, szczerze mówiąc. Ale myślę, że zrobimy to teraz, skoro i tak jesteśmy w kłełę. To generalnie się tu możemy przejść. Nie wiem, czy te domki można sobie kupić może. Może będzie można kupić na przykład za hajs. Byłoby to fajne rozwiązanie, przynajmniej mi by się bardzo spodobało.
bo jak są takie dla ozdoby, to chyba to nie ma specjalnie jakiegoś dużego sensu. I don't have permission to this area. Tak jest. Jakże by mogło być inaczej? Tam widzimy jakiś... What? W ogóle jak przytrzymam control, to... Aha, jak przytrzymam shift, to sprintuje, lol? Pozmieniali troszkę, naprawdę. Oczywiście jak naciśniemy control i C, to się czołgamy. To jest taka epicka animacja. Tak. Oh yeah, jest, dopasowało nas. O tak, to jest dziwna mapka, bo tutaj mamy mieczek jeden z enchantem i jeden ten. Ja powiem wam szczerze, że lubię jak jest enchant, bo generalnie wtedy... O nie, no zostałem zabity, bitch please. Już jedną rundę wygrali. No coś, niestety nie popisuje się dzisiaj. A to jest bardzo smutaśne. No co ten ziomek idzie tak na YOLO na nich, nie? Bez sensu w ogóle. No nie, wlazłem w tą gównianą pajęczynę. Ej, ziomal. Mój gościu z teamu. W ogóle, co to, ja na czerwonych jestem? Aha, GJ. Tak, jeszcze jest tryb baza versus baza. Ja wam tutaj pokazuję PvP, bo mi się PvP najbardziej mi jara. Widzę, że jakieś taktyki wiksacyjne. Dobra, może po prostu będę ich napierdzielał. Zginąłem w tej rundzie, super. Nikogo nie zabiłem. W ogóle, co jest? Mapa się zmieniła? The fuck, Sane? Zwycięstwem się zakończyła? Pięknie. Gościu mnie wykerował. Spoko, pokażę wam teraz PvE. Hehe, mam Elo 990. Czuję się taki świetny, czuję się taki fajny. Tak. No, ja muszę, powiem wam tyle, muszę tutaj troszeczkę sobie pograć, żeby po prostu obczaić to wszystko, bo no nie jest to takie ten. Myślę, że jeżeli bym się postarał, to byłbym w tym top Elo 10. Jest ranking na stronie. A, właśnie, poznam wam stronkę w opisie. No i myślę, że też postaracie się dołączyć, może nawet razem zagramy jakoś. Kurde, jakoś nie ma tej popularności na PvE. BVB widzę, że też się jakoś specjalnie nie cieszy. Weźmiemy na PvP 1 versus 1. Tu są troszeczkę inne zasady. Mianowicie dostaje się jeszcze potion na szybkość. I z tego co wam powiem, to te pojedynki są bardzo, bardzo szybkie. 1 na 1. Z tego względu, że trzeba naprawdę, naprawdę się skupić i mieć... O, teraz nie mam potiona. Oj, nie będzie koreańskich APM-ów. Przeciwko zielony. YOLO, what's up, bro? Siema, what's up? How you doing? How you doing? Doing it right, everybody. Bitch. Wygrałem? Tak. Widzicie? Jeden na jeden już mi lepiej troszeczkę idzie. Ale. Aleluja! O, trafił mnie, skubany. Ej, cheater, gnojek! No! Och, tu nie miałem szans. Tak mnie porobił z tego łuku, że po prostu nie miałem opcji. Dobra. Drop the base. To jest teraz, no, gnojek stosuje moją taktykę przeciwko mnie. O, pupoty. Wygląda jak zniesz, tak, standardzi. PvP 2, dajmy. Sup?
Dobra, mamy 4 osoby w Quenę, więc spróbujemy. Z kim jesteśmy? Jesteśmy z Bulisetem, o tak, ten co mnie pocisnął. Generalnie, dobrze. Fight! Fight! Mortal Kombat. Nawet by to intro nawet pasowało. Nie, no dobra, bez jaj. Ha, dostał frajer. Luza. Znowu dostał. That's awała. Nie oszał. Józek! Ale go porobiłem. Ej, Bulliset dostał podwójne zabicie, a to... O Boże, ale mam napa! Czekajcie, zaraz go porobimy. Ech. Ha! First blood! O, robimy go, dobra! Jest! Dobra. No, to generalnie tak bym to widział. Słuchajcie, jak wam się podobało te Minecraft Legends? Bo mi się całkiem naprawdę spoko podoba. Jest to naprawdę fajnie ogarnięcie, tylko słuchajcie, byście pograli, żeby było więcej ludzi, żeby było z kim grać tak naprawdę, bo wiecie. Jest teraz 9 graczy, no to kurde, z kim tu grać praktycznie, nie? To jest mała ekipa. Wiem, że pierwszej edycji tego serwera było dużo, bo było też dużo youtuberów, no kurczę. Chłopaki się napracowali, layout super zrobiony, no ja myślę, że docenicie to wszystko. Także do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.